Moja mama była z zawodu dziennikarką i trafiła się jej córka, która po prostu nie potrafiła pisać. A przynajmniej tak, jakby chciała moja mama, kiedy było na przykład zadane wypracowanie do napisania. Moja mama naprawdę dużo ode mnie wymagała i jeżeli jej się nie podobało, to po prostu darła i wyrzucała do kosza. Szybko musiałam się nauczyć pisać dość dobrze, bo no byle co nie przeszłoby przez po prostu ręce mojej mamy. Być może umiejętność pisania zawdzięczam jej. Ogólnie jeśli chodzi o książki czy pisanie czegokolwiek, to mam taką zasadę. Jeżeli sama swój tekst dam radę przeczytać, to znaczy, że jest okej. Bo ja mam ADHD i bardzo szybko tracę zainteresowanie czymkolwiek. Teraz piszę książkę o płodności właściwie już od roku i ciągle ją przepisuję i poprawiam i coś odejmuję. Nie chcę, żeby była zbyt nudna, chcę, żeby była ciekawa. No i zajmuje mi to trochę czasu, ale już jest prawie na wykończeniu odnośnie poprawiania płodności naturalnymi metodami. Również jestem w trakcie pisania opowieści dla dzieci z Tajlandii, które mam nadzieję wydać na święta. A jeżeli jesteście zainteresowani moimi pozycjami, to jest kilka dostępnych w języku polskim poprzez wejście na amazon.pl, pisanie w wyszukiwarce Dominika Clark. Pojawią Wam się tam moje książeczki. W tamtym roku na święta Bożego Narodzenia wydałam książeczkę dla dzieci. Jest to opowieść wigilijna o Twoim dziecku, ponieważ możesz wpisać jego imię w książeczce, a dziecko może pokolorować książeczkę tak, żeby była jego. W tym roku wydałam książkę odnośnie zmiany sposobu myślenia, by utracić zbędne kilogramy. Jeżeli ktoś lubi mój sposób pisania, to warto tą książkę zobaczyć, ponieważ opowiadam tam moją historię, to jak ja się zmagałam ze swoją wagą. Również dostępna jest pozycja o tym, jak sobie radzić z bólami kolan i pięt i różne sposoby właśnie, aby uwolnić się od bólu i tak jak ja wstać z krzesła inwalidzkiego i cieszyć się życiem. Kolejną pozycją jest pyszkopis, czyli zbiór takich przepisów zdrowotnych właściwie, ale można je stosować na każdą okazję. W książce Pyszkopis są też różne porady, które mogą pomóc w utracie zbędnych kilogramów. Także jest kilka tych pozycji, dwie kolejne są już prawie na ukończeniu. Myślę, że może kogoś coś zainteresuje akurat na święta. A dzięki Waszym dobrym słowom odnośnie mojego pisania będę kontynuować wpisy różnych moich historii. Może kiedyś z tego powstanie jakaś książeczka.